Państwu. Dziś moimi gośćmi są Sławomir Kopyść, wicemarszałek województwa. Witam Państwa. Krzysztof Malatyński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Dzień dobry. Oraz Krzysztof Motyl, nowy prawdopodobnie, bo jesteśmy tuż po posiedzeniu komisji konkursowej, dyrektor do spraw lecznictwa w tymże szpitalu. Dzień dobry. No właśnie, panie marszałku, jesteśmy chwilę po posiedzeniu komisji, która rekomendowała nową osobę w postaci pana Krzysztofa Motyla na stanowisko dyrektora do spraw lecznictwa. Proszę powiedzieć, czym kandydat was przekonał do tego, by właśnie to jemu powierzyć to bardzo trudne zadanie? No, kandydat nas przekonał znakomitymi doświadczeniami dotychczasowymi w swojej pracy, a także bardzo jasną, konkretną wizją rozwoju szpitala we Włocławku w zakresie działań medycznych oczywiście. Pan Motyl naprawdę przedstawił znakomitą wizję, opartą na doświadczeniach, na swoich doświadczeniach w poprzednich pracach, ale także na doświadczeniach związanych z pracą. Jakie to doświadczenia może nam pan zdradzić? No, zdarzyło mi się, niezależnie od tego, że jestem chirurgiem od lat 30, pracować w zarządzaniu jednostek ochrony zdrowia już od lat. Właściwie swoją karierę zarządcą rozpoczynałem w szpitalu uniwersyteckim obecnie, razem z obecnym tu panem dyrektorem, lat temu 15. Czyli ostatnio pracował pan w Bydgoszczy, tak? Tak, obecnie pracuję w Bydgoszczy. Gdzie? Jestem zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Jakie pomysły, zwracam się teraz do pana dyrektora, kandydata na dyrektora do spraw lecznictwa, szczególnie się panu spodobały? No to już nie powtarzam, iż problemem szpitala we Włocławku jest niedofinansowanie kontraktu. Zbyt niski kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, tak? Myślę, że tutaj z panem dyrektorem stworzymy dość silną grupę nacisku na Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest podstawowy cel, ale oczywiście również zarządzanie wewnętrzne, zarządzanie szpitalu. Myślę, że pan dyrektor szybko znajdzie poparcie w kadrze i w personelu medycznym i razem zbudują zespół, który będzie nas wspierał w tym, aby była podnoszona jakość świadczeń i realizowane one były jak najbardziej ekonomicznie i efektywnie, bo to jest też istotne. Pan dyrektor nie będzie miał łatwego zadania. Ostatnio na konferencji prasowej mówił pan o tym, że zadłużenie szpitala jest, no sięga już 27 milionów, że ubiegły rok zamknął się sporą stratą i że jeżeli no, trzeba będzie, to może nawet skończyć się jakąś restrukturyzacją, jakimiś zwolnieniami. I to będzie pewnie zadanie już właśnie nowego dyrektora do spraw lecznictwa, żeby przyjrzeć się tej załodze, tak? Że program naprawczy powstaje, on już jest praktycznie na ukończeniu. Myślę, że w lipcu przedstawimy go związkom zawodowym, jak i przedstawimy zarządowi województwa. Będzie to trudny i bolesny program, ale myślę, że w tej chwili pracownicy mają już świadomość, że tak dalej się nie da. Szpital rzeczywiście jest zadłużony i generuje ogromną stratę 10,5 miliona złotych, czy 10 milionów 700. Jeśli by zostawić szpital... Czyli ta strata nie wynika tylko ze zbyt niskiego kontraktu z NFZ? Przede wszystkim wynika ze zbyt niskiego kontraktu. Tak? Jeżeli porównamy wzrost kontraktów, który się odbył na przestrzeni ostatnich 7 lat, to szpitale porównywalne w Bydgoszczy, to o czym mówię, ale teraz to wychodzi jak gdyby w sposób taki ewidentny. Dwuipółkrotny wzrost kontraktów szpitala. A tutaj nie, tak? A tutaj półtorakrotny, tak? Więc na pewno ta przepaść jest ogromna i musimy znaleźć metody, żeby Narodowy Fundusz zmusić, ale również musimy wewnątrz zacząć oszczędzać i poszukiwać tych obszarów, które pozwolą tę efektywność podnosić. Myślę, że jeżeli w tym kryzysowym roku wyjdziemy wzmocnieni wewnątrz, to również przy wsparciu z zewnątrz no, powstanie silna jednostka, a jeśli chodzi o rozwój medycyny, rozwój branż medycznych, no to pan dyrektor medyczny będzie tutaj. Rozumiem, panie marszałku, że pan wierzy, że ta nowa ekipa wyprowadzi szpital na prostą. Jestem o tym przekonany. Nawet dzisiejsza prezentacja pana doktora
pokazywała, że oprócz działań w zakresie zwiększenia kontraktu, pan doktor przedstawił także pewną drogę zwiększenia przychodów szpitala poprzez realizację działań z zakresu bardzo specjalistycznej medycyny. Tutaj chciałem powiedzieć, że nasz kandydat na dyrektora do spraw medycznych ma tytuł doktora nauk medycznych i jest specjalistą chirurgiem wysokiej klasy, specjalistą. Także to także dobrze rokuje dla działań medycznych w szpitale. Panie dyrektorze, panie doktorze, zdradzi nam pan kilka tych pomysłów na te właśnie specjalistyczne już usługi szpitala? Tak jak dyrektor wspominał, bolączką Szpitala Włocławskiego jest przede wszystkim utrata jego pozycji jako regionalnego specjalistycznego szpitala. I myślę, że stąd będziemy... też zmiana tej nazwy, prawda? I myślę, że właśnie razem będziemy pracowali ze względu na to, że bezwzględnie takie są potrzeby społeczeństwa, to jest przecież bardzo duży region, nad przywróceniem szpitalowi we Włocławku roli właśnie tego regionalnego centrum. W taki sposób, aby pacjenci, nawet szukając wysokospecjalistycznych porad, nie musieli odbywać podróży do Torunia. Ale ma pan na myśli już jakieś konkretne porady? Znaczy, z tego, co się orientuję, bardzo takim potrzebnym tutaj obszarem medycyny jest szeroko rozumiana kardiologia, w tym kardiologia zabiegowa, być może również kardiochirurgia i takie kierunki, myślę, jako wiodące w tym szpitalu, trzeba będzie przyjąć. Czyli chcecie, żeby szpital był takim ośrodkiem regionalnym właśnie specjalizującym się w leczeniu tych schorzeń kardiologicznych? Tak, dlatego że jest do tego szpitala będzie najbliżej z autostrady, do tego szpitala będzie najbliżej z Lipna, Rypina. A co w takim razie z neurochirurgią? Bo właśnie ta bliskość autostrady każe nam myśleć o tym, że to również byłaby potrzebna, prawda? No, myślę, że to działanie także musimy planować. Rozwój tej dziedziny dla Włocławskiego Szpitala jest konieczny. Ja przyznam, że z dużym takim zdziwieniem rejestruję fakt, iż na przykład neurologia, pani mówi neurochirurgia, oczywiście, neurotraumatologia, ale również neurologia, tak, jest pomijana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że dzisiaj ośrodkiem referencyjnym dla leczenia udarów dla mieszkańców Włocławka jest Lipno, bo tam jest najbliższy ośrodek udarowy, nie ma go w naszym szpitalu. I takich obszarów zaniedbanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest sporo. My je zidentyfikowaliśmy. No i rozpoczynamy bujo o wyższy kontrakt. Widzę, że jest duże również poparcie ze środowiska medycznego, żeby te kontrakty zwiększać i żeby podnosić rangę poszczególnych oddziałów. Na tym będziemy się opierać. Panie marszałku, wierzy pan, że ten bój zakończy się sukcesem? Nie może być inaczej. To jest nasz szpital włocławski. Jest za daleko do innych ośrodków, żebyśmy mogli powiedzieć, że część zabiegów może przejąć Bydgoszcz. Nie. Wszystkie te rzeczy muszą być robione we Włocławku. Ratowanie życia dla naszych mieszkańców jest rzeczą najważniejszą i my w tym pomożemy, bo przecież duży program inwestycyjny realizujemy z pewnymi problemami, to przecież wiemy o tym wszyscy, ale realizujemy. Będzie rozbudowa obiektów szpitalnych, będziemy kupowali nowy sprzęt. No i teraz panowie dyrektorzy mają nam zagwarantować wysoką jakość pracy samego szpitala i na to bardzo, bardzo liczymy. Ja jeszcze chcę zapytać dyrektora, czy ten dług 27-milionowy to jest coś, co powinno niepokoić pacjentów? Pacjentów absolutnie nie. My nie dopuścimy do tego, żeby cokolwiek, jakiekolwiek czynnika czy... Nie ma takiego ryzyka, że ktoś zostanie odesłany do domu albo zostanie mu polecone poszukiwanie innego szpitala? Ryzyko odesłania do domu czy ryzyko ustawienia pacjenta w kolejce nie wynika z długu czy z sytuacji finansowej szpitala, a wynika wyłącznie z poziomu kontraktu, który narzuca Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście każdy pacjent, który zgłosi do szpitala w stanie zagrożenia życia, zostanie przyjęty, ale pacjent na zabieg planowy, no niestety, dzisiaj musi ustawić się w kolejce. Też chcemy to zmienić, tak? Nie chcemy odsyłać, bo to jest nasz tutaj mieszkaniec regionu, ale również nasz klient i trochę nie zgadzam się z tą sytuacją, możemy jechać do... A dużo takich przypadków jest obecnie? No, biorąc pod uwagę poziom kontraktu, no myślę, że połowa pacjentów nie uzyskuje pomocy planowej w szpitalu we Włocławku. To mogłaby uzyskać. My możemy podwoić liczbę przyjęć. Rozumiem, że dla pana jako lekarza jest to niedopuszczalne. No, przez całą swoją karierę zarządzania w ochronie zdrowia staraliśmy się
a ja szczególnie jako zastępca do spraw medycznych, żeby pacjent nie pozostawał bez pomocy. Prawda? Z drugiej strony musimy sobie zdawać sytuację z tego, że wszelkie ograniczenia powodują zagrożenie nie tylko dla pacjenta, ale również dla personelu. Czyli mówię tu o odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności cywilnej, która spoczywa na lekarzu, który zmuszany przez dyrektora do ograniczania liczby przyjęć musi podejmować tę decyzję i brać ją na swoją odpowiedzialność. Także ja również wierzę w to, że przy dotychczasowym niedofinansowaniu szpitala Narodowy Fundusz spojrzy w najbliższych latach życzliwszym okiem i poziom finansowania wojewódzkiego szpitala we Włocławku będzie zbliżony do finansowania szpitala wojewódzkiego w Toruniu czy byłego szpitala wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ta walka o wyższy kontrakt rozpocznie się zapewne tuż po wakacjach. Kiedy będziemy wiedzieli, jaki jest jej finał? Nie, absolutnie nie po wakacjach. My już ją rozpoczynamy. W tej chwili powstaje w Narodowym Funduszu Zdrowia plan finansowy. Propozycja kontraktu przyjdzie po wakacjach, ale nie będziemy na to czekać. W tej chwili już poprosiłem ordynatorów o wskazanie obszarów, które w pierwszej kolejności powinny zostać dofinansowane i będziemy nękać Narodowy Fundusz Zdrowia pismami, wnioskami od konsultantów. Będziemy budować pozytywny lobbying, może też i negatywny. No, pokażemy te wszystkie niedociągnięcia po stronie kontraktacji, tak? Ale to musi się odbyć teraz i myślę, że na dniach będziemy coś więcej wiedzieli. Panie Marszałku, ja nie mogę zapytać jeszcze, o to, co ciśnie się czasami na usta mieszkańcom Włocławka. Chodzi o to, że w szpitalu postawiliście na kadrę zarządzającą z zewnątrz, spoza Włocławka. Proszę się wytłumaczyć z tej decyzji. Postawiliśmy na najlepszych. Panowie dyrektorzy stanowią elitę wśród osób, które mogłyby zarządzać włocławskim szpitalem. Jestem przekonany, że wybraliśmy najlepszych kandydatów, osoby, które nie zawahają się działać na rzecz włocławskiego szpitala. Co mnie dzisiaj bardzo przekonało, w pierwszych słowach swojej prezentacji pan doktor Motyl powiedział: nasz szpital. Jeszcze nie było wiadomo, kto wygra. Drugi, były także inne bardzo silne kandydatury, ale naprawdę komisję przekonał pan doktor swoją wizją rozwoju szpitala, wizją rozwoju usług medycznych. Jestem przekonany, że taki zespół, który powstał w szpitalu włocławskim, gwarantuje przede wszystkim odważne działania na rzecz rozwoju naszego szpitala, bo potrzeba jest odwagi, żeby... Jak pan odpowie na te zarzuty, że nie można było znaleźć nikogo tak dobrego tutaj na miejscu? My staramy się wybrać najlepszych i czy ten kandydat jest z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Lipna czy Rypina, to naprawdę jest sprawą drugorzędną. Najważniejsze, żeby przez najbliższych kilka lat szpital się dobrze rozwijał i żeby na poszczególnych oddziałach tego szpitala kształcili się lekarze pod okiem dobrych ordynatorów, żeby była drożność systemu, abyśmy nigdy nie musieli zamykać oddziału szpitalnego, dlatego że nie ma następców ordynatora. Taka sytuacja miała miejsce w Taka sytuacja miała miejsce, więc musimy zadbać o kształcenie kadr, o dobrą współpracę ze środowiskiem, także pielęgniarek. Dzisiaj bardzo na to zwracaliśmy uwagę na konkursie, na wizję współpracy z całym środowiskiem medycznym, nie tylko ze środowiskiem lekarzy, bo przecież to pielęgniarki, to osoby średniego personelu medycznego także decydują o obrazie pracy włocławskiego szpitala. Panowie już ze sobą razem pracowali, tak? Tak, mieliśmy okazję się spotkać w swojej karierze życiowej. I jak się wam ta współpraca układała? No, z mojego punktu widzenia rewelacyjnie. Panie doktorze? Dotychczas zawsze ja byłem szefem, teraz mam nowego szefa. Ale... Jeśli można odnieść się do tego zarzutu właśnie niebycia mieszkańcem Włocławka. No, rozumiem, że wiele osób podnoszących ten zarzut również nie mieszka we Włocławku, tylko gdzieś poza. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, pieniądze dzisiaj są w Bydgoszczy i w Toruniu. I tam trzeba znać ten klimat. Ja muszę powiedzieć, że mi bardzo dużo czasu zajmuje właśnie kontakt z instytucjami spoza Włocławka, czyli z Torunia, z Bydgoszczy, z Narodowym Funduszem, z Wojewodą, z Urzędem Marszałkowskim. I to jest dzisiaj cel, żeby tam zbudować tą pozytywną świadomość, że ten szpital musi zostać dofinansowany. W Urzędzie Marszałkowskim jest ten ogromny program inwestycyjny. W Narodowym Funduszu jeszcze nie ma, ale myślę, że za chwilę będzie.
Najważniejsze, że potrzeby włocławskiego szpitala przebijają się do świadomości ogólnej, że problem zaczyna być znany i w Narodowym Funduszu Zdrowia, u pani wojewody, wszędzie tam, gdzie powstają decyzje dotyczące naszego szpitala, wszędzie tam pan dyrektor jest obecny i prezentuje naszą opcję naszego włocławskiego szpitala. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.